Cześć, witam Was serdecznie już w kolejnym, nawet nie wiem którym odcinku cyklu Znaleziska ze Złomowiska. Trzeba najwyższy chyba numerować te odcinki, ponieważ ich coraz więcej przybywa. Dzisiaj pochwalę się Wam z ostatnimi znaleziskami. Może nie jest to świeże znalezisko osoby, które obserwują grupę facebookową Stalowi z YouTube. Na pewno już kojarzą to znalezisko, ponieważ zdążyłem już do tej pory pochwalić się nim, po prostu nie wytrzymałem. Znalezisko zostało wygrzebane w hałdzie złomu pewnie ze 3, może 4 tygodnie temu, ale dzisiaj nadeszła ta pora i ta chwila, kiedy zdecydowałem się nagrać o tym film. Znalezisko to nic innego jak prasa miłośrodowa. Nie znam dokładnie parametrów tej prasy, nie mam dokumentacji, lecz po wstępnych ustaleniach, wstępnych poszukiwaniach w internecie, w sieci, wydaje mi się, że jest to prasa o nacisku coś pomiędzy tona a półtorej tony, więc niewielka prasa. Natomiast na pewno dorobię do niej podstawę, dorobię silnik, odremontuję, odrestauruję ją w taki sam sposób jak właśnie giętarkę do blachy, aby ta prasa cieszyła oko i cieszyła satysfakcję, żebym miał satysfakcję z pracy na tej maszynie i z tą maszyną. Jeżeli chodzi o zastosowania, to pomimo niewielkiego nacisku, pomimo niewielkich gabarytów tej maszyny, mam już zastosowanie choćby do pewnych prac blacharskich, do przetłoczeń, do wykonywania różnych rodzajów zyg na blasze, do nawet spęczania czy rozciągania blachy. Również ta prasa może nam posłużyć. Myślę, że zastosowań może być naprawdę sporo. Myślę, że tu tylko i wyłącznie ogranicza nas, może ograniczać nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Jeżeli Wy macie jakieś ciekawe pomysły na zastosowanie tej prasy, piszcie w komentarzach, chętnie poczytam i zobaczę co, jakie pomysły Wy macie. Natomiast tak jak mówię, u mnie na pewno ta prasa będzie pracować, może sporadycznie, ale na pewno będzie pomagać w czasie pracy i na pewno będą jeszcze szereg będzie odcinków związanych z remontem tej prasy, jak i również z pracą na niej, czyli tworzeniem przyrządów jakichś prostych, ustawianiem tej prasy i tak dalej. Prasa pomimo wyglądu, pomimo tego, że znalazła się na złomowisku, naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj na suwaku nie ma luzów, tutaj na wykorbieniu również, także prasa działa i ma się bardzo dobrze. Tu jest nawet jakiś przyrząd do wybijania otworów w blasze. Gdzieś tu nawet odpady były, w tej chwili już pewnie gdzieś tam zniknęły, zagubiły się. Uszkodzeniu uległa osłona pasa. Jak widzicie, zostały tylko fragmenty i szczępy tej osłony, ale coś tam na wzór jest. Na pewno tą osłonę będziemy naprawiać. Może nie tyle naprawiać tą, a wykonamy zupełnie nową osłonę tutaj na to koło zamachowe, na ten napęd, przełożenie przekładnię pasową. Także z uszkodzeń, tak jak widzicie, to jest jeszcze uszkodzony stół, stolik. Do stolik TO-wy, do przykręcania przyrządów, na samych końcach są wyłupania. To są takie, jakby to nazwać, uszkodzenia, które nie wpływają jakoś znacząco na pracę. Natomiast trochę tutaj z tego względu niestety estetyka cierpi, ale tym się również zajmiemy. Jest to stolik wymienny, nie jest to odlew, jest to stolik wymienny, zupełnie osobny, nie tworzy jednolitej konstrukcji z korpusem tej maszyny, więc jego możemy odkręcić, dorobić nowy i zamontować tutaj zupełnie inny. Jeżeli chodzi o to, dlaczego ta prasa się znalazła na złomie, no niestety historia nie jest mi znana, jak pewnie większości fantów, które na złomie się znajdują, no ale pewnie zlikwidowany został jakiś malutki warsztacik, może zakład jakiś, gdzie ta maszyna po prostu gdzieś tam była używana do jakichś celów, może zmiana branży, może
ktoś przeszedł na emeryturę i maszyna została po prostu zwyczajnie wyrzucona, wywieziona na złom. Jeżeli chodzi o dzisiejszy przemysł, no to niestety taka kolej rzeczy, że takie maszyny dzisiaj już nie mają zbytnio racji bytu, jeżeli chodzi o prace zarobkowe, ponieważ dzisiaj jest dość mocno przemysł zautomatyzowany. Natomiast w zaciszu domowego garażu, przydomowego warsztatu, taka maszyna jest naprawdę bezcenna. Kolejne znaleziska, koło których nie mogłem przejść obojętnie, jest to taka stara smarownica, towotnica oczywiście działająca, a przynajmniej jeszcze przed chwilą działała, jak widać działa. No jest sprawna, nieco korozji, natomiast ciekawi mnie rok produkcji. Tutaj są jakieś punce, ale nie wynika z nich nic więcej jak prawdopodobnie tylko seria, numer produkcyjny, ewentualnie coś takiego. To jest jako ciekawostka, natomiast bardzo fajny przyrządzik udało mi się zdobyć na złomie. Jest to taki jakby adapter, uchwyt, mocowanie do, no nie wiem, wiertarki, szlifierki, czegokolwiek, do czegokolwiek to zamocujemy. Jest to, jak widzicie, ktoś tutaj zamocował taką piłkę frezową, taki frez tarczowy. Natomiast możemy tutaj zamontować zupełnie to, co chcemy. Może to być na przykład filc, może to być, nie wiem, włóknina. Także fajne znalezisko, fajny gadżet i na pewno akurat ten przyrząd będzie pewnie wykorzystany i to nie raz. Ale wracając do pracy, mam do Was wielką prośbę, ponieważ nie udało mi się znaleźć nigdzie DTR-ki, żadnej dokumentacji odnośnie tej maszyny. Chciałbym, żebyście mi pomogli. Ja niestety nie mam takiej wiedzy, a chciałbym podczas budowy tej maszyny, podczas uruchomienia tej maszyny nie popełniać błędów i nie szukać rozwiązań metodami prób i błędów, bo to jest bez sensu. Jeżeli ktoś z Was ma wiedzę na ten temat, jakiej średnicy użyć szajbę do silnika i jakich obrotów użyć silnika oraz jakiej mocy ma być silnik, czy to ma być 1,5 kW, czy 2,2 kW. Jeżeli chodzi o to koło pasowe, to koło zamachowe, to jest koło o średnicy 300 mm i mam do Was gorącą prośbę, osoby, które taką wiedzę posiadają, żeby mi pomogły w odpowiednim doborze koła pasowego przy silniku oraz jeżeli chodzi o moc oraz obroty silnika. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o samą maszynę. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia polerki wibracyjnej. Aktualnie trwa zbiórka pieniędzy na silnik wibracyjny, który jest ostatnim elementem i ostatnim krokiem do zakończenia tego projektu. Jestem bardzo ciekawy i podejrzewam, że Wy również efektu pracy tej maszyny, ale niestety nie poznamy go, dopóki nie zamkniemy tego projektu i nie porobimy prób, do których niestety potrzebny jest silnik, zrzutka jest, link do zrzutki jest w opisie pod filmem i tam znajdziecie bezpośredni link, gdzie można wesprzeć ten projekt. Jeżeli uważasz, że projekt zasłużył na to, abyś go wsparł, zachęcam serdecznie i już z góry dziękuję. Oczywiście działa również od pewnego czasu Patronite, także również można w tamtym miejscu wspierać kanał. Nie zapomnijcie również o sklepie z koszulkami, czapkami i innymi gadżetami. Link również w opisie, a ja serdecznie z Wami się żegnam. Do zobaczenia, cześć!